Rozdział trzeci system. To system zaopatrywał międzynarodowy rynek odzieżowy, bezkresny archipelag włoskiego stylu. Do każdego zakątka naszego globu dotarły firmy, ludzie i produkcja systemu. System jest wyrażeniem doskonale znanym w tych rejonach, chociaż wszędzie indziej dla tych, którzy nie pojmują mechanizmów gospodarki kryminalnej, pozostaje niezrozumiały. Tutaj słowo kamora nie istnieje. Jest określeniem używanym przez policję, używanym przez prokuratorów, dziennikarzy i scenarzystów filmowych, określeniem, które wzbudza śmiech u tych, którzy dla niej pracują, niesprecyzowanym i przestarzałym, dobrym dla badaczy historii tego zjawiska. Termin, jakiego używają członkowie klanów to system. Mówią, należy do systemu Sekondyliano. Ten termin wiele mówi i odnosi się raczej do mechanizmów niż do struktury. Organizacja przestępcza łączy się ściśle z gospodarką. Kośćcem każdego klanu jest dialektyka handlowa. System Sekondyliano kontrolował całą branżę tekstylną, peryferie Neapolu były miejscem produkcji, prawdziwym centrum przemysłowym. Wszystko, czego nie można było załatwić gdzie indziej wskutek nadmiernej sztywności prawa i przepisów regulujących kontrakty. Czy z powodu ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie na północnych peryferiach Neapolu uzyskiwano bez problemu? Dzięki autorytetowi klanów i talentom menedżerskim bosów mafijnych można było obracać astronomicznymi kapitałami, niewyobrażalnymi w jakimkolwiek aglomeracie przemysłowym działającym zgodnie z prawem. Rodziny mafijne stworzyły strukturę przemysłu tekstylnego i skórzanego, dzięki której były w stanie wyprodukować ubrania, buty. Koszule identyczne z tymi, które wprowadzały na rynek wielkie włoskie domy mody. Na tym terenie korzystano z siły roboczej o najwyższych kwalifikacjach, wykształconej w ciągu dziesiątek lat na modelach i projektach najsławniejszych dyktatorów mody włoskiej i europejskiej. Ci sami rzemieślnicy najwyższej klasy, którzy pracowali na czarno dla najważniejszych firm, byli angażowani przez klany. Wykonanie było perfekcyjne, a tkaniny takie same. Zamawiano je bezpośrednio w Chinach, albo używano tych, które wielkie firmy wysyłały przedsiębiorstwom z szarej strefy biorącym udział w przetargach. Fałszywki wyprodukowane przez klany Secondiliano nie były więc żadną tandetą, nędzną imitacją, ledwo podobną podróbką, która udaje autentyk. Można je było nazwać fałszywymi oryginałami. Brakowało im tylko jednego elementu autoryzacji firmy matki, jej znaku towarowego. Ale klany nikogo nie prosiły o żadną autoryzację, dawały ją sobie same. Zresztą dla klienta w jakiejkolwiek części świata najważniejszy był model ubioru i jego jakość. I wszystko to otrzymywał markowy ubiór dobrej jakości, nieróżniący się niczym od oryginalnego. Klany Sekondiliano stworzyły sieć handlową obejmującą cały światowy rynek, wykupywały sklepy i krok po kroku opanowały międzynarodowy rynek odzieżowy. Nie stroniły też od dystrybucji poprzez sklepy outletowe. Wyroby o niższej jakości rozprowadzały innymi drogami. Powierzały je czarnoskórym sprzedawcom ulicznym i właścicielom straganów. Żadna część produkcji nie marnowała się, od fabryki do sklepu od kupca detalicznego po dystrybutora. Uczestniczyły w tym setki firm i zatrudnionych w nich ludzi, tysiące rąk do pracy, setki przedsiębiorców, z których każdy dałby wiele za to, by uszczknąć coś dla siebie z wielkiego odzieżowego interesu rodzin secondiliano. Zarządzaniem i koordynacją zajmował się dyrektoriat. Często słyszałem to słowo. Przy każdej dyskusji w barze na temat jakiegoś interesu do zrobienia czy braku pracy słyszałem dyrektoriat tak chciał albo dyrektoriat powinien coś z tym zrobić. Wydawało mi się, że przeniosłem się w epokę napoleońską. Dyrektoriat to nazwa, jaką prokuratorzy z DDA, czyli Okręgowej Dyrekcji Antymafii, Direzione Distrettuale Antimafia, z Napolu nadali strukturze finansowej i operacyjnej, w której skład wchodzili przedsiębiorcy i bosowie z różnych klanów działających na północnych peryferiach Neapolu. Ten organ zajmował się wyłącznie obrotem kapitału. Podobnie jak w przypadku pięcioosobowej grupy, do której należała władza we Francji od przewrotu 9 Termidora, dyrektoriat reprezentował właściwą władzę całej organizacji, o wiele skuteczniejszą niż baterie artylerii i wojsko. Dyrektoriat tworzyli członkowie klanów należących do przymierza Secondigliano, organizacji, która skupiała różne rodziny: Licciardi, Contini, Malardo, Lorusso, Bocchetti, Stabile, Prestieri, Bosti oraz korzystające z większej autonomii Sarno i Di Lauro. Pod ich hegemonią znalazło się terytorium obejmujące z Skampię, Piskinolę, Chiajano, Miano, San Pietro a Paterno, aż do Giuliano i Ponticelli. Federacyjna struktura, która pozwoliła na to, by klany stopniowo zdobywały coraz większą autonomię, przyczyniła się do dezintegracji tradycyjnej, organicznej struktury przymierza. Kwestiami produkcji zajmowali się w dyrektoriacie przedsiębiorcy kierujący takimi firmami jak Valen, Vip Moda, Wokos, Witek, które w Kazori, Arcano czy Melito produkowały podróbki wyrobów Valentina, Fer, Versace i Armaniego, sprzedawane potem na całym świecie. W 2004 roku dzięki dochodzeniu przeprowadzonemu przez prokuratora DDA Filipa Beatrice udało się oszacować rozmiary imperium finansowego. Kamory napolitańskiej. Zaczęło się od drobiazgu, który mógł równie dobrze pozostać niezauważony. Jeden z bosów Secondilliano został zatrudniony w sklepie odzieżowym w Nenens Fashion, w niemieckim Chemnitz przy Dresdner Strasse 46. Zdziwiło to śledczych. Podążając tym tropem, odkryli ogromną sieć produkcyjną i handlową, zarządzaną przez klanę Secondilliano. W wyniku dochodzenia neapolitańskiego DDA, dzięki przechwyceniu informacji oraz dzięki zeznaniom skruszonych członków mafii, odtworzono łańcuch powiązań handlowych klanów od hurtowni po sklepy. Nie było miejsca, gdzie nie weszliby ze swoimi interesami. W Niemczech mieli hurtowni sklepy w Hamburgu, Dortmundzie i Frankfurcie. Do nich należały sklepy Laudano w Berlinie przy Gneisenau Strasse 800 i Witzleben 15. W Hiszpanii znajdowali się w Barcelonie, a także w Madrycie przy Paseo de la Ermita del Santo 30. Handlowali w stolicach Belgii i Austrii, w portugalskich Porto i Boavista oraz w irlandzkim Dublinie. W Londynie mieli sklep z marynarkami. Byli obecni w Finlandii, Danii, w Amsterdamie, w Sarajewie i Belgradzie. Po drugiej stronie Atlantyku klany Secondiliano zainwestowały zarówno w Kanadzie, jak w Stanach Zjednoczonych. Dotarły także do Ameryki Południowej. Byli przy Jevland Drive w Montrealu i w Woodbridge w Ontario. Ogromna sieć handlowa w USA rozprowadzała miliony par dżinsów. W sklepach w Nowym Jorku, w Miami Beach, w New Jersey, Chicago, na Florydzie posiadali praktycznie monopol. Amerykańscy pośrednicy handlowi oraz właściciele centrów handlowych chcieli załatwiać interesy bezpośrednio z agentami Secondiliano. Dzięki przystępnym cenom ekskluzywnej mody, ubiorów projektowanych przez sławnych kreatorów, ich centra handlowe i shopping malls były pełne klientów. Znaki towarowe wyglądały perfekcyjnie. W pewnym warsztacie na perferiach Neapolu na znaleziono matrycę do drukowania gorgony wersaczego. Secondiliano krążyła pogłoska, że rynek USA jest zasypany odzieżą wprowadzoną tam przez dyrektoriat, co daje szansę młodym ludziom, którzy chcieliby w Stanach spróbować szczęścia w zawodzie pośrednika handlowego. Przykład firmy VIP Moda, której dżinsy zapełniały sklepy w Teksasie i sprzedawane były jako spodnie Valentino, pokazał, że sukces jest możliwy i nietrudny do osiągnięcia. Biznes rozwinął się także na drugiej półkuli. W Australii sklep Moda Italiana Emporio w New South Wales przy Ramey Road 28 stał się słynnym magazynem ekskluzywnej mody cenionym za wysoką jakość sprzedawanych ubrań. Także w Sydney klany Secondilliano miały swoje hurtownie i sklepy. Opanowały rynek odzieżowy w Brazylii, w Rio de Janeiro i w São Paulo. Na kupie zamierzały otworzyć sklep dla turystów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Zaczęły też inwestować w Arabii Saudyjskiej i w krajach Magrebu. Głównym elementem dystrybucji, na którym bazował dyrektoriat, były hurtownie. Tak kamoryści nazywali je między sobą w rozmowach podsłuchanych przez śledczych DDA. W rzeczywistości były to ośrodki sterowania dystrybucją, ludźmi i towarami. Składano w nich odzież wszelkiego rodzaju, stamtąd pośrednicy handlowi rozprowadzali ją po sklepach należących do klanów lub dostarczali innym kupcom detalicznym. Mechanizm znany z odległych czasów. Po II wojnie światowej wędrowni kupcy z Neopolu, tzw. Maliari zasypali pół świata skarpetkami, koszulami i marynarkami, które nosili kilometrami w wyładowanych torbach. Stosując na szerszą skalę ich handlowe doświadczenia, współcześni Maliari stali się świetnymi agentami handlowymi, zdolnymi sprzedać wszystko i wszędzie na podmiejskim targu i w centrum handlowym, na parkingu i na stacji benzynowej. Zdolniejsi wspięli się o szczebel wyżej i zaopatrywali bezpośrednio sklepy większymi partiami towaru. Wyniki śledztwa DDA wykazały, że niektórzy biznesmeni, dla zagwarantowania sprawniejszej dystrybucji, zapewniali swoim przedstawicielom, tym współczesnym maliarii, kompletne zaplecze logistyczne. Zadatkowali koszty podróży i noclegów, wyposażali ich w ciężarówki i samochody, w razie aresztowania, zapewniali im pomoc prawną, i oczywiście im kasowali dochód ze sprzedaży. W ciągu roku każda rodzina osiągała zysk w wysokości około 300 milionów euro. Wielkie firmy mody włoskiej zaczęły protestować przeciw zalewaniu rynku podróbkami przez klany z dopiero wtedy, gdy antymafia odkryła cały ten proceder. Wcześniej nie zrealizowały żadnej kampanii reklamowej przeciw klanom, nie podały ich do sądu, nie poinformowały prasy o szkodach, jakie przynosiła im równoległa produkcja. Trudno zrozumieć, dlaczego sławne domy mody nigdy nie wystąpiły przeciw klanom. Przyczyny mogą być różne: zgłoszenie przestępstwa było równoznaczne z rezygnacją z stanu siły roboczej w Kampanii i Apuli. Rodziny mafijne bez wątpienia zamknęłyby im dostęp do zagłębia produkcji tekstylnej wokół Neapolu i przeszkadzałyby we współpracy z fabrykami z Europy Wschodniej i Dalekiego Wschodu. Zgłoszenie przestępstwa zaszkodziłoby bezpośrednim kontaktom handlowym, jako że liczne sklepy znajdowały się w gestii kamorry. Dystrybucja, pośrednictwo handlowe i transport w wielu rejonach były pod całkowitą kontrolą mafii. Zgłaszając przestępstwo, sławne domy mody musiałyby się więc liczyć ze wzrostem kosztów dystrybucji. Zresztą równoległa produkcja markowej odzieży przez przedsiębiorców Secondigliano nie przynosiła szkody wizerunkowi wielkich firm. Klany tylko wykorzystały ich charyzmę, ich prestiż. Producenci podróbek nie zniekształcali oryginalnych wzorów, nie obniżali standardów jakości, nie robili konkurencji wielkim firmom, a tylko popularyzowali ubrania, których ceny były i tak zbyt wygórowane dla szerszej klienteli. Popularyzowali markę. Jeżeli mało kto nosi ubiory zaprojektowane przez sławnych kreatorów, jeżeli można je zobaczyć tylko na żywych manekinach podczas pokazów mody, popyt powoli wygasa, a i prestiż słabnie. Poza tym w zakładach krawieckich na peryferiach Neapolu szyto sukienki i marynarki w rozmiarach, których sławne firmy nie produkowały ze względu na imidż. Dla klanów zaś nie istniał problem imidżu, liczył się tylko zarobek. Rodziny mafijne Secondiliano, dzięki zyskom ze sprzedaży fałszywych oryginałów oraz handlu narkotykami, mogły sobie pozwolić na kupno nieruchomości, sklepów i centrów handlowych, w których coraz częściej mieszały się ubrania oryginalne i podrabiane, bez możliwości odróżnienia jednych od drugich. System w jakiś sposób wspierał Imperium Mody, wykorzystując kryzys rynkowy. Dzięki systemowi marka Made in Italy stawała się coraz bardziej popularna w świecie, a system zarabiał na tym kolosalne sumy. W Secondilliano zrozumiano, że dzięki gęstej międzynarodowej sieci punktów sprzedaży można robić świetne interesy, wcale nie gorsze niż na narkotykach. Zresztą kanały dystrybucji produkcji tekstylnej często przydawały się także do rozprowadzania środków odurzających. Przedsiębiorczość systemu nie ograniczała się do przemysłu odzieżowego, zaczęto inwestować także w technologię. Według danych zebranych podczas dochodzenia w 2004 roku, klany sprowadzały z Chin sprzęt high-tech, który potem rozprowadzały w swojej sieci w krajach europejskich. Europa miała opakowanie, markę, tradycję, reklamę, Chiny dawały zawartość. Gotowy produkt, wytworzony przez tanią siłę roboczą z materiałów za śmiesznie niskie ceny. Kamorra połączyła te dwa elementy i stała się bezkonkurencyjna na wszystkich rynkach. Klany zauważyły, że obecny system gospodarczy goni resztkami sił, zaczęły więc śledzić szlaki przetarte przez firmy, które przeniosły swoje inwestycje z południowych włoskich prowincji do Chin. Mafini przedsiębiorcy wytypowali kilka chińskich ośrodków przemysłowych. Które produkowały dla wielkich zachodnich firm. Zdecydowali się zamawiać duże ilości sprzętu dobrej jakości i sprzedawać je w Europie ze znakiem firmowym, oczywiście fałszywym, który podniesie atrakcyjność towaru. Nie od razu zaufali dostawcom, podobnie jak przy większych dostawach kokainy, także w tym wypadku przetestowali najpierw na rynku niewielką ilość towaru produkowanego przez chińskie fabryki, z którymi nawiązali współpracę. I dopiero kiedy upewnili się co do jego jakości, rozkręcili najlepiej prosperujący międzykontynentalny interes w historii zorganizowanej przestępczości. Cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery wideo, ale także narzędzia i maszyny przemysłowe, wiertarki, młoty pneumatyczne, szlifierki, obrawiarki, wszystkie były sprzedawane ze znakami Bosza, Hamera, Hilti. Boss Secondiliano, Paolo Di Lauro, zaczął sprowadzać aparaty fotograficzne z Chin 10 lat przed tym, jak Confidustria, czyli włoska izba przemysłowa, zdecydowała się na zacieśnienie stosunków gospodarczych ze wschodem. Clan Di Lauro wprowadził na rynki Europy Wschodniej tysiące modeli ze znakami Canona i Hitachi. W ten sposób przedmioty, na które wcześniej mogła pozwolić sobie jedynie klasa średnia i wysoka, Teraz dzięki kamorze były w zasięgu każdego. Klany przywłaszczały sobie jedynie znaki firmowe, żeby łatwiej wejść na rynek, ale oferowane przez nich produkty były praktycznie identyczne. Inwestycje w Chinach klanów Di Lauro i Contini, które wyszły na jaw podczas śledztwa przeprowadzonego w 2004 roku przez DDA, dowodzą dalekowzroczności ich bossów. Skończyła się epoka wielkich struktur mafijnych. Nowa Camorra Zorganizowana, La Nuova Camorra Organizzata, powołana przez Raffaele Cutola w latach 80., była czymś w rodzaju ogromnego przedsiębiorstwa albo scentralizowanej korporacji. Potem nadeszła epoka nowej rodziny, La Nuova Familia, Carmin Alfieriego i Antonia Bardelina, o strukturze federacyjnej, w której poszczególne rodziny były finansowo niezależne, związane tylko wspólnymi interesami. Jednak także ta organizacja chorowała na przerost strukturalny. W obecnych czasach uelastycznienie gospodarki spowodowało rozbicie tych wielkich organizacji na małe, wyspecjalizowane grupy bosów menadżerów, cieszących się silną pozycją w strefie finansowej oraz prestiżem społecznym, którzy w razie potrzeby mogą liczyć na kolaborację setek ludzi. Camorra ma strukturę horyzontalną i jest o wiele elastyczniejsza niż koza Nostra. Dużo bardziej otwarta na nowe sojusze niż kalabryjska drangetta, skłonna przyjmować nowe klany w swoje szeregi, gotowa stosować nowe strategie i wchodzić na nowe rynki. Podczas dziesiątek akcji policyjnych w ostatnich latach stwierdzono, że mafia sycylijska i drangetta korzystały z pośrednictwa Kamory przy zaopatrywaniu się w większe partie narkotyków. Kamorra Neapolitańska dostarczała heroinę i kokainę w konkurencyjnych cenach i kupowanie od jej dostawców było często tańsze, a na pewno wygodniejsze niż bezpośrednie kontakty z handlarzami z Ameryki Południowej czy Albanii. Mimo zmian w strukturze klanów, kamorra jest najliczniejszą organizacją przestępczą Europy. Na jednego członka mafii sycylijskiej przypada pięciu kamorystów. W przypadku Drangetty ten stosunek wynosi 1 do 8. 3-4 razy więcej członków niż w innych organizacjach. Dzięki temu, że uwaga medialna nieustannie skupia się na sycylijskiej kozanostrze i podkładanych przez mafię bombach, camorra pozostaje w cieniu i jest praktycznie nieznana. W związku z przekształceniami wewnątrz grup przestępczych w duchu postfortyzmu, klany neapolitańskie zaprzestały tradycyjnej praktyki opłacania rzeszy podopiecznych. Rezultatem jest wzrost drobnej przestępczości w mieście. Rodziny mafijne nie muszą już sprawować ścisłej kontroli na ulicach, a przynajmniej nie zawsze. Camorra robi swoje najważniejsze interesy poza Neapolem. Akta dochodzeniowe Neapolitańskiej Prokuratury Antymafii wykazują, że zamiana struktury Camorry na federacyjną oraz uelastycznienie jej metod działania wpłynęły także na charakter samych rodzin mafijnych. Obecnie działają raczej jak spółki gospodarcze niż jak grupy związane dyplomatycznym przymierzem czy trwałym paktem. Zmiana strategii działania jest reakcją kamory na nowe wymogi, jakie stawia przedsiębiorstwom rynek. Muszą dysponować mobilnym kapitałem, inwestować w nieruchomości, niezależnie od ich lokalizacji i sytuacji politycznej kraju, w jakim się znajdują. Muszą też być przygotowane na szybkie zakładanie i rozwiązywanie spółek. Klany nie mają już potrzeby zrzeszać się w megaorganizacje. Dzisiaj kilka osób może wspólnie kraść, napadać i rozbijać wystawy sklepowe, nie ryzykując jak to było w przeszłości, że camorra weź się je lub krwawo się z nimi rozprawi. Członkowie band, które działają w Neapolu, często widzą w przestępstwie nie tylko sposób na napełnienie portfela, zakup luksusowego auta czy zapewnienie sobie na jakiś czas wygodnego życia. Zdają sobie sprawę, że od wielkości ich grupy, liczby i brutalności akcji zależą ich szanse na stałą współpracę z Kamorrą, a wtedy mogliby raz na zawsze polepszyć swoją sytuację finansową. W szeregach Kamorry znajdziemy zarówno grupy, które dopiero od niedawna przysały się do niej jak wygłodniałe pijawki uniemożliwiając prawidłowy rozwój gospodarczy oraz awangardowe konsorcja prowadzące interesy na najwyższym poziomie. Te dwie krańcowe, choć często uzupełniające się kategorie, rozdzierają epidermę miasta. W Neapolu okrucieństwo jest najtrudniejszym, ale i najpewniejszym sposobem na osiągnięcie sukcesu. Atmosfera miasta, w stanie wojny, którą wchłania się wszystkimi porami, ma zapach stęchłego potu, jakby ulice były salą treningową pod otwartym niebem, w której ćwiczy się sztukę kradzieży, rabunku. I napadów z bronią w ręku, a także gimnastykę władzy i biegi po sukces finansowy. System urósł jak ciasto drożdżowe, pozostawione w stęchłym cieple peryferii. Władze miasta i regionu sądziły, że przeszkodzą temu, nie robiąc interesów z klanami. Ale to nie wystarczyło. Zlekceważono niebezpieczeństwo niedoceniono miejscowych rodzin, uznając ich działania za tylko jeden z wielu przejawów degeneracji peryferii i tym sposobem kampania stała się regionem o największej ilości gmin znajdujących się pod stałą kontrolą organów bezpieczeństwa z powodu infiltracji przez mafię. Od 1991 do dzisiaj odwołano 71 władz gminnych w kampanii. W samej tylko prowincji Neapolu rozwiązano rady gminne w Pozzuoli, Quarto, Marano, Melito, Porticci, Ottowiano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Terzigno, Calandrino, Sant'Antimo, Tufino, Crispano, Casa Marziano, Nola, Liveri, Bosco Reale, Poggio Marino, Pompei, Ercolano, Piemonte, Casola di Napoli, Sant'Antimo Abate, Santa Maria la Carita… Torre Anunciata, Torre del Greco, Vola, Brusciano, Acerra, Casoria, Pomigliano d'Arco, Frata Maggiore. To bardzo dużo. O wiele więcej niż w innych regionach Włoch. Na przykład na Sycylii rozwiązano 44, a w Kalabrii 34, a w Apulii tylko 7 rad gminnych. Tylko 9 gmin na 92 w prowincji Neapolu nigdy nie było administrowanych przez narzucone z zewnątrz komisje. Nie doświadczyło okresów stałego monitoringu i nadzwyczajnych kontroli. Klany decydowały o planach zagospodarowania przestrzennego, miały swoich ludzi w miejscowych placówkach służby zdrowia, firmy należące do klanów wykupywały tereny rolnicze na chwilę przed przekształceniem ich w działki budowlane, po czym stawiały na nich centra handlowe, organizowały festyny ludowe pod egidą gminy, monopolizowały sektor usług, od szkolnych stołówek po sprzątanie obiektów publicznych. Od komunikacji po wywóz śmieci. Nigdy jeszcze nie zanotowano tak wszechobecnej i potężnej obecności mafii w życiu gospodarczym regionu, jak w ostatnich dziesięciu latach w kampanii. Klany należące do Camorry nie potrzebują lokalnych polityków, jak mafijne grupy na Sycylii. To politycy potrzebują systemu. Strategia Camorry w kampanii zakłada, że do interesów nie miesza się polityków na eksponowanych stanowiskach którymi interesują się media. Nie zmusza się ich do biernego współudziału czy milczącego przyzwolenia. Za to na prowincji, w małych miejscowościach, gdzie klany potrzebują wsparcia zbrojnego, osłony dla ukrywających się członków kamorry, kamuflażu dla co ryzykowniejszych operacji finansowych, związki między politykami a rodzinami mafijnymi są bliższe. Klany docierają do organów władzy przez swoje imperium gospodarcze. I to wystarczy, żeby panować nad wszystkim. Twórcami przemiany Secondigliano i Scampi z biednych peryferyjnych osiedli w centrum dowodzenia kryminalną przedsiębiorczością byli członkowie rodziny Licciardi. Ich ośrodek operacyjny w Mazerii Cardone to naprawdę niedostępna forteca. Bosem, który rozpoczął dzieło transformacji Secondigliano, był Gennaro Licciardi A Skinia, czyli Małpa jak nazywano go w dialekcie neapolitańskim. Fizycznie rzeczywiście podobny był do goryla lub orangutana. Pod koniec lat 80. reprezentował w interesy Luigi'ego Giulianiego, bossa Forcelli, centralnej dzielnicy Neapolu. Wówczas pracę na peryferiach miasta bez wielkich centrów handlowych i sklepów, z których byłoby można ściągać haracze, uważano za zesłanie. Jednak Licciardi przewidział, że to miejsce może stać się ważnym węzłem handlowym, w nielegalnym obrocie narkotykami, bazą transportową organizacji przestępczych oraz zagłębiem taniej siły roboczej. Przewidział też, że wkrótce na tym terenie, wraz z rozwojem miasta, wyrosną rusztowania i place budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Genaro Licciardi nie zdążył zrealizować wszystkich swoich pomysłów. Zmarł w więzieniu wieku 38 lat na banalną przepuklinę pępkową. Wstydliwy koniec dla bosa. Tym bardziej, że w młodości wyszedł żywy, pomimo 16 ciosów nożem, z bójki między członkami nowej kamory zorganizowanej Kutola i nowej rodziny, która wywiązała się w celi pod specjalnym nadzorem w samym gmachu sądów na Apolu. Rodzina Likiardii przekształciła miejsce, które dotąd jedynie dostarczało taniej siły roboczej, w centrum rozprowadzania narkotyków, w prężne przedsiębiorstwo kryminalne o zasięgu międzynarodowym. Tysiące osób zostały zaangażowane do współpracy z Camorrą i wciągnięte w tryby systemu: przemysł tekstylny i narkotyki, a przede wszystkim obrót handlowy. Z chwilą śmierci genera Ascini władze nad wojskiem Camory przejęli jego bracia Pietro i Vincenzo, ale o finansach w klanie decydowała Maria, nazywana Apicarella. Czyli malutka. Po upadku muru berlińskiego, Pietro Licciardi przeniósł większość inwestycji legalnych i nielegalnych do Pragi i Brna. Do Republiki Czeskiej weszła Camorra Secondiliano. Przedsiębiorcy z nią związani, powtarzając strategię produkcji na peryferiach, zainwestowali tam, by zdobyć rynek niemiecki. Pietro Licciardi miał wszystkie cechy wytrawnego menedżera, a poza tym zachowywał się tak, jakby uważał cały świat za trochę większe Sekundiliano. Ze względu na jego despotyczne, aroganckie zachowanie, nazywano go cesarzem rzymskim. W Chinach otworzył sklep z ubiorami handlowy Piedater na Tajwanie, który miał mu pomóc w spenetrowaniu tamtejszego rynku. Licciardi nie zamierzał bowiem ograniczać się jedynie do wykorzystywania tamtejszej siły roboczej. W czerwcu 1999 roku został aresztowany w Pradze. Jego metody działania były szczególnie okrutne. W 1998 podczas konfliktu między klanami z peryferii i rodzinami z historycznego centrum miasta zlecił podłożyć bombę w samochodzie zaparkowanym przy Via Cristalini w dzielnicy Sanita. Wybuch bomby miał ukarać mieszkańców dzielnicy, a nie tylko członków klanu. Kiedy samochód wyleciał w powietrze, kawałki blachy i szkła zraniły 13 przypadkowych osób. Za to właśnie zatrzymany, ale zabrakło dowodów, więc uniewiniono go. We Włoszech klan Licciardi przeniósł interesy w branży tekstylnej i odzieżowej do Castelnuovo del Garda. Niedaleko stamtąd, w Porto Gruaro, zaresztowano Vincenzo Pernicze, szwagra Pietra Licciardiego, a razem z nim kilku współpracowników klanu, m.in. Renata Peluso. Zameldowanego właśnie w Kastelnu Delgarda. Miejscowi handlowcy i przedsiębiorcy mający powiązania z klanem pomogli Pietrowi Likierdiemu ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, czym zadeklarowali swoją pełną przynależność do organizacji przestępczej. Oprócz talentu do biznesu Licciardi dysponował także siłami zbrojnymi. Po aresztowaniu Pietra i Marii na czele klanu stanął Vincenzo, boss ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości. W jego gestii znajdują się aktualnie zarówno działania finansowe, jak i militarne klanu. Klan Lichiardi był zawsze szczególnie mściwy. Krwawo pomścił śmierć Vicenza Esposito, siostrzeńca Gennaro Lichiardiego zabitego w 1991 roku w wieku 21 lat. Stało się to w dzielnicy Monterosa, znajdującej się pod kontrolą rodziny Prestieri, należącej do przymierza Secondigliano. Vincenzo Esposito nazywano Il Principino, czyli Książątko, z racji jego powiązań rodzinnych z monarchią rządzącą w Secondiliano. Tego dnia przyjechał do Monteroza na skuterze, żeby znaleźć odpowiedzialnych za niewłaściwe potraktowanie na tym właśnie terenie kilku jego przyjaciół. Miał na głowie kask, możliwe więc, że zastrzelono go przez pomyłkę. Licchiardi oskarżyli o to zabójstwo Clandi Lauro, z którym rodzina Prestieri miała silne powiązania. Według zeznań skruszonego kamorysty Luigiego Giuliano, to rzeczywiście Di Lauro przyczynił się do zlikwidowania książątka, który przeszkadzał mu w niektórych interesach. Jakikolwiek był motyw tego morderstwa, pozycja rodziny Licciardi była na tyle silna, że zmusili klany związane z tą sprawą do zlikwidowania osób, które mogły być odpowiedzialne za śmierć winczęca Esposito. Odbyła się czystka, w wyniku której zginęło 14 osób, w różny sposób zamieszanych w śmierć młodego dziedzica. System zmienił też stare zasady wymuszania haraczów i lichwy, bo Sowie zauważyli, że banki są mało elastyczne, a handlowcy potrzebują gotówki, wyszli więc naprzeciw ich potrzebom i stali się pośrednikami między dostawcami a kupcami. Właściciele sklepów płacą za towar gotówką albo wekslami. Za gotówkę cena towaru jest niższa o połowę lub nawet o dwie trzecie, więc handlowcy, podobnie jak dostawcy, wolą ten sposób zapłaty. I tutaj z pomocą przychodzi klan, udzielając pożyczki oprocentowanej średnio na poziomie 10%. W ten sposób automatycznie tworzy się coś w rodzaju spółki, w którą wchodzi kupiec, dostawca towaru oraz ukryty finansista, czyli klan. Dochody z działalności dzielone są po połowie, ale jeśli kupiec popadnie w wielkie długi, sklep przechodzi na własność klanu, a były właściciel zostaje tylko figurantem, który otrzymuje od klanu miesięczną pensję. Klany nie postępują jak banki, które zabierają wszystko zadłużonym. Pozwalają tym, którzy utracili swoją własność, pracować dalej na rzecz klanu, wykorzystując ich umiejętności i doświadczenie. Według zeznań jednego ze skruszonych członków mafii, zebranych podczas dochodzenia DDA w 2004 roku, 50% sklepów w samym Neapolu jest współadministrowanych przez Camorrę. Obrazki znane z filmu Na niego Loja, przysyła mnie Piccone, z posłańcem, który w imieniu mafii chodzi od drzwi do drzwi na Boże Narodzenie, Wielkanoc oraz Święto Matki Boskiej Zielnej i zbiera haracze dla swoich bosów należą do przeszłości. W ten sposób funkcjonują już tylko klany najpośredniejszego gatunku, które nie potrafią robić większych interesów. Wszystko się zmieniło. Rodzina Nuvoleta z Marano, leżącego na północnych peryferiach Neapolu, wprowadziła znacznie sprawniej działający i skuteczniejszy model tego procederu. Opierał się on na obustronnej korzyści, a przede wszystkim na zmonopolizowaniu zaopatrzenia. Giuseppe Gala, nazywany showmanem, stał się jednym z najwyżej cenionych agentów handlowych w sektorze spożywczym. Pracował dla tak sławnych firm jak Bauli czy Van Holten i poprzez VIP Alimentari zdobył wyłączność na reprezentowanie parmalatów marano. W rozmowie telefonicznej podsłuchanej przez DDA w Napolu jesienią 2003 roku gala chwalił się. Załatwiłem ich wszystkich. Teraz my jesteśmy najsilniejsi na rynku. Rzeczywiście, firmy dla których pracował miały gwarancję, że będą obecne na całym obsługiwanym przez niego terytorium i że będą otrzymywać liczne zamówienia. Także dla właścicieli sklepów i supermarketów współpraca z Pepegalą była bardzo korzystna. Oferował wyższe rabaty na towar niż inni pośrednicy handlowi, miał bowiem swoje metody, by uzyskać je od producentów i dostawców. Dzięki przynależności do systemu, który kontrolował, również transport, showman mógł zapewnić swoim kontrahentom niskie ceny i szybkie dostawy. Klan nie narzuca towarów na siłę, nie stosuje zastraszania, tylko kusi popłatnością swoich usług. Firmy, które reprezentował Pepe Gala, twierdziły, że były ofiarami Kamory, że musiały przyjmować narzucone przez nią warunki. Jednak z danych, którymi dysponuje Izba Handlowa, wynika, że przedsiębiorstwa, które w latach 1998-2003 korzystały z usług Gali, nieźle na tym wyszły. Zanotowały bowiem roczny wzrost sprzedaży w wysokości od 40 do 80%. Pepe Gala miał też pomysły na rozwiązanie problemu płynności finansowej klanów. Na przykład, w okresie Bożego Narodzenia, narzucił dodatkową marżę na tradycyjne świąteczne ciasto, Panetone. A nadwyżkę przeznaczył na trzynastkę dla rodzin uwięzionych członków klanu Nowoletta. Jego sukcesy przyniosły mu jednak więcej szkody niż pożytku. Według zeznań skruszonych kamorystów, starał się o prawo wyłączności także w handlu narkotykami. Rodzina Nowoletta nie chciała nawet o tym słyszeć. Znaleziono go w styczniu 2003 roku spalonego żywcem w swoim samochodzie. Rodzina Nuvoletta jest jedyną spoza Sycylii, która weszła do kopuły sycylijskiej Cosa Nostry. Nie tylko z nią współpracuje, ale jest strukturalnie powiązana z klanem Corleonezji, najpotężniejszym w łonie mafii. Cieszy się też na Sycylii niemałym autorytetem. Może o tym świadczyć fakt, że jeśli wierzyć zeznaniom skróżnego Giovanniego Bruski, kiedy Cosa Nostra pod koniec lat 90. zaczęła organizować akcję podkładania bomb, Poproszono kamorystów z marano o zdanie na temat tych zamierzeń oraz o konkretną pomoc. Nuvoletta uznali ten pomysł za szaleńczy służący raczej wyświadczeniu przysługi niektórym politykom niż wymiernym korzyściom militarnym. Odmówili udziału w zamachach bombowych, odmówili także wsparcia logistycznego dla zamachowców. Odmowa uszła im na sucho bez jakichkolwiek konsekwencji. Później sam Totorina prosił bossa Angela Nuvolettę o pomoc w skorumpowaniu prokuratorów jego pierwszego maxi procesu, ale i tym razem klan z Marano nie pomógł żołnierzom z Corleone. W latach wojny domowej w Nowej Rodzinie po zwycięstwie nad bosem Cutolo członkowie klanu Nuvoletta wezwali zabójcę sędziego Falcone, Giovanniego Bruskę, bossa San Giovanni Jato, by zlecić mu likwidację pięciu osób w kampanii. Ciała dwóch z nich miały być rozpuszczone w kwasie. Wezwali go, jak wzywa się hydraulika. On sam opowiedział prokuratorom, co musiał zrobić, by po Luigi i Vittoriu w nie został najmniejszy ślad. Zleciliśmy, żeby kupiono dla nas 100 litrów kwasu solnego. Potrzebne nam były też blaszane beczki o pojemności 200 litrów, których zwykle używa się do przechowywania oliwy. Tyle tylko, że musiały mieć obciętą wierzchnią część. Z naszego doświadczenia wiedzieliśmy, że w każdym pojemniku musi być 50 litrów. Mieliśmy zlikwidować dwóch ludzi, kazaliśmy więc przygotować dwie beczki. Rodzina Nowoletta, we współpracy z rodzinami Netuno i Polverino, wprowadziła rewolucyjne zmiany do systemu finansowania narkobiznesu. Stworzyli swoisty ludowy akcjonariat. Dochodzenie DDA z Napolu w 2004 roku wykazało, że klan poprzez pośredników rozprowadził coś w rodzaju akcji na zakup kokainy. I tak emeryci, urzędnicy czy drobni przedsiębiorcy mogli zainwestować swoje pieniądze w narkoakcje. Kto jednego dnia wykładał na przykład 600 euro na kokainę, po miesiącu dostawał podwójną sumę. Nikt nie otrzymywał żadnych gwarancji poza słowem pośrednika, ale takie inwestycje były zawsze opłacalne. Ryzyko utraty pieniędzy było minimalne, a prawdopodobny zysk ogromny, zwłaszcza w porównaniu z odsetkami w bankach. Jedyna trudność polegała na zorganizowaniu całego tego procederu, ponieważ dla uniknięcia większej wpadki i uniemożliwienia konfiskaty przechowywanie mniejszych partii kokainy powierzono często samym inwestorom. Tym sposobem Camorra powiększyła kapitał inwestycyjny, a jednocześnie włączyła w swoją działalność reprezentantów klasy średniej, rozgoryczonych miernymi efektami oszczędzania w bankach, którzy nie mieli dotąd nic wspólnego z organizacjami kryminalnymi. Rodziny Nowoletta i Polverino usprawniły także system detalicznej dystrybucji narkotyków. Na ich terenie nowymi punktami zaopatrzenia w kokainę stały się zakłady fryzjerskie oraz salony piękności. Za pieniądze z handlu narkotykami na nazwiska figurantów nabywano mieszkania, hotele, udziały w spółkach usługowych, prywatne szkoły, a nawet galerie sztuki. Największe operacje finansowe rodziny Nuvoletta koordynował, według zeznań skruszonych, Pietro Nocera. Był jednym z najbardziej wpływowych menedżerów na terytorium, jeździł Ferrari, latał prywatnym samolotem. Sąd w Napolu zdecydował, że w 2005 roku o zajęciu należących do niego nieruchomości i udziału w wartości ponad 30 milionów euro. W rzeczywistości było to tylko 5% jego imperium finansowego. Świadek koronny Salvatore Speranza zeznał, że Nocera zarządzał wszystkimi finansami klanu Nuvoletta i zajmował się inwestowaniem pieniędzy organizacji w tereny i budownictwo. Nuvoletta lokowali swój kapitał w prowincjach Emilii Romanii, Wenecji Eugenejskiej, Marke i Lacjum poprzez spółdzielnie pracy o nazwie Enea, którą zarządzał Nocera, nawet jeszcze wtedy, gdy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Spółdzielnia miała bardzo wysokie przychody, ponieważ Enea otrzymywała zamówienia publiczne na miliony euro w Bologni, Reggio Emilia, Modenie, Wenecji, Ascoli Piceno i Frozinone. Od lat klan Nuvoletta rozszerzył zasięg swoich interesów także na Hiszpanię. Nocera poleciał na Teneryfę, żeby porozmawiać z Armandem Orlando, lokowanym przez śledczych na szczycie organizacji mafijnej, na temat budowy kompleksu wypoczynkowego Marina Palace. Nocera zarzucił mu, że wydaje zbyt dużo, bo stosuje za drogie materiały. Marina Palace widziałem tylko w internecie, ale poświęcona mu strona jest bardzo wymowna to rozległy ośrodek wypoczynkowy, baseny i dużo zabudowań, stworzony przez klan Nuvoletta, żeby wejść na rynek turystyczny w Hiszpanii. Paolo Di Lauro wyszedł ze szkoły mafijnej w Marano. Swoją karierę kryminalną zaczął na niskim szczeblu hierarchii, ale z czasem oddalił się od rodziny Nuvoletta. W latach 90. stał się prawą ręką bossa z Castellamare, Mare, Michela D'Alessandro i pomagał mu ukrywać się przed policją. Zamierzał prowadzić handel narkotykami, tymi samymi metodami, które stosował przy zarządzaniu siecią sklepów i zakładów krawieckich. Kiedy Gennaro Licciardi zmarł w więzieniu, Di Lauro zrozumiał, że północne przedmieścia na Apolu mogą stać się największym we Włoszech i w całej Europie rynkiem narkotykowym, pod otwartym niebem, a on i jego ludzie mogliby kontrolować ten biznes. Paolo Di Lauro zawsze działał dyskretnie, z ukrycia, posługując się raczej instrumentami ekonomicznymi niż bronią palną. Na pozór nie wchodził na tereny innych bosów. Stosunkowo późno natrafiono na ślady jego przestępczej działalności. Jednym z pierwszych, który przekazał śledczym informacje na temat jego działalności, był skruszony Gaetano Conte, mafiozo o szczególnej biografii. Zaczął jako karabinier i służył w Rzymie w ochronie Francesca Cossigi. To, że kiedyś należał do eskorty prezydenta republiki, pomogło mu dotrzeć bardzo blisko Bossa di Lauro. Jako członek klanu Conte zajmował się wymuszaniem haraczy i handlem narkotykami. W pewnym jednak momencie swego życia zdecydował się na współpracę z Wymiarem Sprawiedliwości. Jego zeznania były szczególnie cenne, przekazywał bowiem informacje bogate w szczegóły, które tylko karabinier mógł zapamiętać. Paolo di Lauro jest znany jako Ciruzzo Milioner. To śmieszny przydomek, ale przydomki spełniają określone zadania, a ich nadawanie ma swoją logikę. Gdy mówi się o ludziach należących do systemu, używa się zawsze ich pseudonimów. Jest to praktyka tak powszechna, że z czasem prawdziwe imiona i nazwiska idą w zapomnienie i kończy się na tym, że mało kto je pamięta. Nikt nie wybiera własnego przezwiska, najczęściej pojawia się ono niespodziewanie. Ktoś wymyśla je przy jakiejś przypadkowej okazji, inni je powtarzają i przekazują dalej. I tak przez przypadek powstają przydomki członków camorry. Paulo di Lauro został po raz pierwszy nazwany milionerem przez bosa Luigiego Giuliano, kiedy ten zobaczył go pewnego wieczoru, jak podchodził do stolika, przy którym grano w pokera, a z kieszeni sypały mu się dziesiątki banknotów, każdy wartości 100 tysięcy lirów. Na ten widok Giuliano zawołał. Patrzcie tylko kto przyszedł, ród co milioner. Luźna atmosfera, trafiony pomysł, jedna chwila, przypadek. Lista przydomków jest nieskończenie długa. Karmin Alfieri, Bos nowej rodziny, zyskał miano Ontufato, czyli gniewny z powodu grymasu niezadowolenia i złości stale obecnego na jego twarzy. Istnieją przezwiska historyczne odziedziczone po przodkach, jak w przypadku Mario Fabrucino, bossa, który skolonizował Argentynę za pieniądze Kamory napolitańskiej, nazwanego Ograunar, czyli węglarz, tylko dlatego, że jego dziadkowie handlowali kiedyś węglem. Wiele przydomków wiąże się z upodobaniami i pasjami kamorystów, i tak Nikola Lungo, członek mafii oszalały na punkcie samochodów terenowych w wrangler, która zresztą stała się ulubioną marką ludzi i systemu, nazywany jest przez wszystkich właśnie Wranglerem. Duża grupa pseudonimów odwołuje się do cech fizycznych. Giovanni Bira to Amatza, czyli ki, bo jest wysoki i szczupły. Costantino Jacomino to kapajanka, czyli biała głowa, bo wcześniej pościwiał. Ciro Mazzarella, alias Oskelone, skrzydlaty, ma wystające łopatki. Nicola Pianese to Omuzutto, czyli sztokwisz, z powodu swojej niezwykle jasnej cery. Rosario Privato Mignolino, czyli malutki. Dario de Simone Onano, czyli karzeł. Są też przezwiska, których pochodzenie trudno wytłumaczyć, jak w przypadku Antonia di Fraya. Urpacciello, co jest czymś w rodzaju biczyka zrobionego z wysuszonego penisa osła. Carmin di Girolamo nazywany jest Ozbirro, czyli glina z powodu niezwykłej łatwości, z jaką wciąga policjantów i karabinierów do swoich działań. Cira Monterizo zwołał, nie wiadomo dlaczego, omago, czyli czarodziej. Pasquale Galliostore Annunziata dzięki ładnej twarzy zyskał sobie przydomek obelillo, czyli przystojniaczek. Są też przezwiska grupowe dla całej rodziny, często o długiej tradycji. I tak Loruso są nazywani i capitoni, węgorze, malardo to carlantoni. Od imion Carlo i Antonio, Belforte, Mazzacane, Hützle, Piccolo, Quaquaroni, Gaduły. Antonio Di Biazzi ma przydomek Pevezino, bo do każdej akcji zabierał z sobą do chrupania herbatniki tej właśnie marki, a Vincenzo Mazzarella to opadca, czyli wariat. Dominica Russo, bossa na politańskiej dzielnicy i Kwartieti Spanioli nazywają Mimidelcani, psiarz, bo w dzieciństwie sprzedawał szczeniaki przy Via Toledo. O Antonio Carlo Donofrio, nazywanym o Maniewat, Karolek oprawca kotów, krąży legenda, że w początku swojej kariery uczył się strzelać, celując do kotów. Gennaro Di który gwałtownie reagował za każdym razem, gdy ktoś dotykał jego twarzy, nosił przez wisko Cupierto, przewód elektryczny bez izolacji. Wiele przydomków to nieprzetłumaczalne onomatopeje. Piczepok Agostina Tardiego, Skip Skip Dominika Ronce, Qualia Qualia rodziny De Simone, Zigzak rodziny Aversano oraz Ozui Raffaele Giuliana czy Zuzu Antonio Bifone. W przypadku Antonia Di Vicino wystarczyło, że zamówił w barze kilka razy pod rząd ten sam napój i przezwano go Lemon, czyli cytrynada. Vincenza Benitociego z okrągłą twarzą, Ciccio Bello, jak popularną dziecięcą lalkę. Gennaro Lauro może z powodu numeru domu, w którym mieszkał, dostał przydomek od di Cassette 17. Dziewaniego aprea nazywano punte curtiello, ostrze noża, dzięki dziadkowi, który w 1974 w filmie Pasquale Squitiriego i Guappi grał rolę starszego kamorysty i w jednej ze scen uczył młodych chłopców rzucać nożem. Niektóre przydomki mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na wizerunek mafijnego bossa. Słowny jest przypadek Francesca Schiavone, przyzwanego imieniem dzikiego Sandokana, bohatera książek Salgariego z powodu fizycznego podobieństwa do Cabira Bedi, aktora grającego jego rolę w ekranizacjach tych przygodowych powieści. Podobieństwo do aktora zawdzięcza swój przydomek także Pasquale Tavoletta, zwany Zorro. Luigi Giuliano znany jest pod pseudonimem Loviginio, który wziął się ze słów I Love Luiginio szeptanych mu do ucha w intymnych chwilach przez amerykańskie kochanki. Jego brata Carmine nazywają Olione, czyli lew. Przezwisko Francesca Vert, Onegus, kojarzy się z etiopskim władcą. Otrzymał je dzięki swojej wysokiej pozycji w hierarchii, a także długiemu panowaniu. Mario Schiavone wziął przydomek od innego etiopskiego władcy, słynnego Menelika, który stawiał opór wojskom włoskim. Vincenzo Carobene, zwany Geddafi, jest niezwykle podobny do syna libijskiego generała. Bos Francesco Bidonietti znany jest jako Cicciotto di Mezzanotte, Franek Północy, bo wiadomo, że jeżeli ktoś przeszkodzi mu w interesach, ogarną go ciemności nawet w samo południe. Niektórzy twierdzą, że zarobił sobie na ten przydomek już we wczesnej młodości, gdy rozpoczął swoją kryminalną karierę jako opiekun prostytutek. Jego rodzina z czasem została nazwana Klanem Północy. Prawie wszyscy ważniejsi kamoryści mają przydomki, niepowtarzalne identyfikatory. Przydomek dla Bosa jest jak stygmaty dla świętego. Jest znakiem przynależności do systemu. Wszyscy mogą nazywać się Francesco Schiavone, ale jest tylko jeden Sandokan. Wszyscy mogą nosić nazwisko Carmine Alighieri, ale tylko jeden odwróci się, gdy za plecy usłyszy ontufato. Może być wielu Francesków w ale tylko jeden odpowie na zawołanie Onegus. Każdy może być zapisany przy narodzinach w Urzędzie Stanu Cywilnego jako Paulo Di Lauro, ale jest tylko jeden – Ciruzzo Milioner. Ciruzzo zdecydował, że będzie prowadził swoje interesy w sposób dyskretny, podpierając się co prawda żołnierzami mafii, ale korzystając z nich tylko w razie ostatecznej potrzeby. Pozostawał w cieniu, przez długi czas nie znały go nawet organa ścigania. Zanim zaczął się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości, tylko raz wezwała go policja, a i to w sprawie syna Nuncia, który zaatakował swojego nauczyciela, bo ten pozwolił sobie na zwrócenie mu uwagi. Paolo Di Lauro potrafił wejść w bezpośredni kontakt z kartelami południowoamerykańskimi, a także organizować rozległą sieć obrotu narkotykami we współpracy z kartelami albańskimi. Drogi narkotyków w ostatnich latach ustaliły się. Kokaina startuje z Ameryki Południowej, dociera do Hiszpanii i tam albo zostaje rozprowadzona, albo przesłana do Albanii drogą lądową. Heroina wyjeżdża z Afganistanu i przemierza drogę Bułgarii, Kosowa i Albanii. Haszysz i marihuana wywożone są z krajów Magrebu i przechodzą przez ręce Turków i Albańczyków. Paulo Di Lauro zdołał nawiązać bezpośrednie kontakty i przy zaopatrywaniu się w narkotyki obywał się bez pośredników. W wyniku żmudnej pracy stał się jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorców w branży skórzanej oraz w narkobiznesie. W 1989 roku założył sławną firmę Confezioni Valenti Paolo Di Lauro et c., która zgodnie ze statutem powinna była zamknąć działalność w 2002 roku, ale w listopadzie 2001 roku wyrokiem sądu w Neapolu została zajęta. W poprzednich latach spółka Valent prowadziła bardzo różnorodną działalność Wygrywała przetargi na sklepy Cash and Carry w całych Włoszech, działała w sektorze tekstylnym i odzieżowym, w przemyśle meblowym i przy przetwórstwie mięsa. Rozprowadzała wodę mineralną, zaopatrywała stołówki w placówkach państwowych i prywatnych, zajmowała się ubojem zwierząt hodowlanych, działała w branży hotelarskiej, restauracyjnej oraz rozrywkowej. Spółka miała prawo kupować tereny, uczestniczyć pośrednio lub bezpośrednio w budowie centrów handlowych i domów mieszkalnych. W 1993 roku Urząd Miejski w Neapolu wydał jej zezwolenie na prowadzenie handlu. Spółką zarządzał syn Paulo di Lauro, Cosimo. Z powodu klanu Paulo wycofał się z niej w 1996 roku, przekazując swoje kwoty udziałowe żonie Laurze. Rodzina di Lauro to dynastia powstała dzięki wyrzeczeniom i poświęceniu. Luisa urodziła dziesięcioro dzieci, rodziła jedno po drugim, w miarę jak rosło imperium finansowe rodziny. Wszyscy synowie weszli do klanu. Cosimo, Vincenzo, Ciro, Marco, Nunzio, Salvatore, a także ci młodsi, jeszcze niepełnoletni. Paolo di Lauro miał zawsze słabość do Francji. Otworzył więc sklepy w Nicei, w Paryżu przy Rue Charenton 129 i w Lyonie przy Kwaiperaż 22. Pragnął, żeby moda włoska opanowała francuskie ręki poprzez jego sklepy, żeby najpiękniejsze modele przewoziły jego ciężarówki, żeby na polach elizejskich unosił się zapach władzy z Campi. Jednak w Secondiliano ogromne przedsiębiorstwo rodziny Di Lauro chwiało się w posadach. Urosło pośpiesznie i bez dostatecznej kontroli. W miejscach, gdzie rozprowadzano narkotyki, atmosfera stała się coraz gęstsza. Tymczasem w Skampi panowało jeszcze przekonanie, że wszystkie problemy uda się rozwiązać, podobnie jak podczas ostatniego kryzysu, który został zażegnany przy szklaneczce czegoś mocniejszego. Co prawda, to coś mocniejszego okazało się napojem dość niezwykłym, a zdarzenie to miało miejsce, gdy Dominiko. Jeden z synów Paula umierał w szpitalu po ciężkim wypadku drogowym. Domenico był młodzieńcem o bardzo niespokojnej naturze. Często synowie bosów popadają jakby w delirium władzy i wydaje im się, że mogą wpływać na losy całych miast i ich mieszkańców. Jak wynika z zeznań uzyskanych w trakcie śledztwa, w październiku 2003 roku Domenico ze swoją eskortą i grupą kolegów napadli na miasteczko Kazoria tłukąc szyby w oknach, niszcząc samochody, podpalając śmietniki, roztapiając ogniem z zapalniczek plastikowe guziki domofonów i pokrywając farbów w spraju mury, bramy i drzwi. Za wszystkie te szkody ojciec zapłacił bez słowa protestu, jak to bywa w rodzinach, gdzie nieraz trzeba kryć wybryki latorośli bez uszczerbku dla własnego autorytetu. Domenico prowadził zbyt szybko swój motocykl, na zakręcie stracił kontrolę nad pojazdem, przewrócił się i w wyniku ciężkich obrażeń zmarł w szpitalu po kilku dniach śpiączki. To tragiczne wydarzenie stało się okazją do spotkania na mafijnym szczycie, podczas którego nastąpiła egzekucja kary i zaraz potem wybaczenie. W Skampi wszyscy znają tę historię, obrosła już legendą. Może ktoś ją wymyślił, ale świetnie ilustruje mafijne metody mediacji i zażegnywania konfliktów. Opowiada się mianowicie, że Gennaro Marino, pseudonim McKay, ulubieniec Paulo Di Lauro, udał się do szpitala, gdzie leżał chłopak, by podnieść na duchu ojca, a swojego bossa. Dobre intencje McKaya zostały docenione. Di Lauro odszedł z nim potem na stronę i zaprosił go na szklaneczkę. Oddał mocz do szklanki i podał mu ją. Od jakiegoś czasu dochodziły go słuchy o pewnych zachowaniach Genara, których nie mógł tolerować. McKay podjął parę decyzji finansowych, nie przedyskutowawszy ich uprzednio z bossem, samowolnie zadysponował pieniędzmi klanu. Boss zrozumiał, że jego ulubieniec chciałby się usamodzielnić, ale postanowił mu to wybaczyć, uznać to tylko za nadgorliwość w wykonywaniu swojej pracy. Mówi się, że McKay wypił wszystko do ostatniej kropli. Potężny haust uryny zażegnał niebezpieczeństwo rozłamu, pierwsze jakie pojawiło się w łonie klanu Di Lauro. Było to jednak tylko krótkie odroczenie kryzysu, którego wkrótce nic już nie będzie mogło powstrzymać.